Polish Fans TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. ...6676 widzów zasiadło na trybunach nowo powstającego obiektu Pogoni Szczecin w meczu ze Stalą Mielec. Warto dodać, że tego dnia szczecińskim kibicom zaprezentował się Kamil Grosicki, którego przyjście do Pogoni utrzymane zostało w tajemnicy do ostatniej chwili. Dzisiaj około godziny 13 podpisaliśmy kontrakt z nowym zawodnikiem. Będzie grał z numerem 11. Kamila Grosickiego w Pogoni. Witam wszystkich serdecznie. Szczecin to moje miasto, Pogoń to mój klub. Moje marzenie się spełniło. Wracam do domu. Ja i moja rodzina. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Jest to bardzo wyjątkowy dzień dla nas. Cieszę się, że mamy stadion. Stadion będzie za rok będzie pełny. Będziemy tutaj grali o najwyższe cele. Zespół na tym sezonie osiągnął wielki sukces. Ale chcemy więcej. Dlatego zrobię wszystko, żeby w tym sezonie Pogoń zajęła jak najlepsze miejsce. I na koniec wszyscy zaśpiewamy. Zobaczcie film z dopingiem portowców, który publikujemy dzięki uprzejmości serwisu pogońsportnet.pl. Yeah!
Jak oceniacie doping portowców na tym spotkaniu? Co sądzicie o przyjściu Kamila Grosickiego do Pogoni? Jak zwykle zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Niezależnie od tego, komu kibicujecie, zostawcie łapkę w górze pod filmem dla rozwoju największego kanału kibicowskiego w Polsce. Znajdźcie nas również na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie, no i zerknijcie w opis filmu, bo tam u naszych partnerów z kodem POLISHFANSTV otrzymacie rabaty. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz wbijaj na stronę www.polishfans.tv. Zapraszamy na zakupy w bioshop.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.